Witajcie moi drodzy, na dzisiaj znowu przygotowałam dla Was bardzo ładny wzór ażurowy, z którym będę robiła skarpetki. Do tego celu użyłam włóczki specjalnej na skarpetki, zwijanej, jak to się mówi, czterokrotnie tak to się mówi. Składa ona się z czterech nici. Bardzo ładna kolorystycznie włóczka, nadająca się również bardzo fajnie na chusty czy na szale. Ja bardzo chętnie robię szale czy chusty właśnie z włóczki, która jest przeznaczona na skarpetki. Ja do tego wzoru nie mam żadnego szkicu, ale będę Wam go pokazywała i objaśniała bardzo powoli, także możecie go albo zapamiętać, albo sobie po prostu zapisać. Liczba oczek jest podzielna przez 7. Ja na każdym jednym drucie nabrałam 14 oczek. Już przerobiłam kilka raportów, jak widzicie. Z Wami będę przerabiała 2 raporty na szerokość, następnie 3 kolejne druty możecie już przerabiać sobie sami. Będę to bardzo, bardzo powoli Wam objaśniała. Jeden raport, tak jak powiedziałam, składa się z 7 oczek i 4 rzędów. W tym, że drugi i czwarty rząd są identyczne. Ten czwarty rząd przerabiamy tak samo jak drugi rząd. Ja te skarpetki zaczęłam, jak widzicie, bez ściągacza. Zrobiłam tutaj te mysie ząbki. Jeszcze tego nie podszyłam. To jeszcze będzie podszyte tutaj. Pokazałam Wam to już w jednym z moich wideo, jak te ząbki się robi. Jeżeli chcecie takimi ząbkami robić Wasz ściągacz, to możecie to w innym moim wideo zobaczyć, jak to się robi. To jest bardzo, bardzo łatwe. Jeżeli chcecie normalnym wzorem ściągaczowym 2x2 czy 1x1, to też możecie to zrobić. Podejrzewam, że to również bardzo fajnie będzie wyglądało. No cóż, ja tak jak powiedziałam, mam 14 oczek na każdym drucie. No i chyba możemy się zabrać za dzierganie. Będę Wam to objaśniała bardzo powolutku. Rozpoczynamy pierwsze okrążenie. To jest nasz pierwszy drut. Robimy narzut. Jako pierwszy robimy narzut. Następnie 2 oczka razem ze skłonem na lewo. To są przeciągane w tym wypadku oczka. To znaczy po tym narzucie zdejmujemy jedno oczko, tak jakbyśmy chcieli je na prawo przerobić. Nie przerabiamy tego oczka, tylko przenosimy z lewego na prawy drut. Drugie oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte oczko przeciągamy nad tym przerobionym. W ten sposób. Następnie mamy 2 oczka prawe. Raz i 2. Jedno oczko lewe. Raz. Jedno oczko prawe. I znowu lewe oczko. Musicie mieć 7 oczek na drucie razem z tym pierwszym narzutem. To jest pierwszy raport i znowu rozpoczynamy od narzutu. Jedno oczko przenosimy bez przerabiania na prawy drut, drugie oczko przerabiamy na prawo. Muszę wrócić, bo tam zahaczyło mi się w ten sposób. To oczko nieprzerobione, to zdjęte oczko, przeciągamy nad tym przerobionym. Robiąc
skłon w lewo z tych dwóch oczek. Następnie mamy dwa oczka prawe. Raz i dwa. Jedno oczko lewe i znowu jedno prawe i jedno lewe. Ja Wam chyba jeszcze jeden drut pokażę, jak to robić, bo to jest troszeczkę bardziej, to jest jedyny rząd, jedyne okrążenie, gdzie są te dwa oczka razem przyciągane i może to dla tych z Was, którzy rozpoczynają dopiero naukę robienia skarpetek czy rękawiczek na pięciu drutach, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. A więc rozpoczynamy robiąc narzut. To jest pierwsze okrążenie, narzut. Jedno oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Jedno oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte, nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. I zdejmujemy z drutu. Następnie mamy dwa oczka prawe. Raz i dwa. Jedno lewe. I znowu jedno prawe i jedno lewe. I kolejny raport, narzut. Jedno oczko przenosimy z lewego drutu na prawy, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo, to nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa prawe, jedno lewe. Prawe i lewe. I kolejne dwa druty przerabiacie identycznie, tak jak te dwa pierwsze. Jesteśmy w drugim okrążeniu i jak widzicie tutaj jako z poprzedniego okrążenia mieliśmy jako pierwszy narzut. I ten narzut przerabiamy całkiem normalnie na prawo, wbijając się pod przednią ściankę. I przeciągamy, robiąc jedno prawe oczko. Troszeczkę to bardziej ściągnijcie, żeby ten otwór Wam tutaj, ta dziurka, ten ażur nie wyszedł taki ogromny. Troszeczkę to możecie ściągnąć. I kolejne trzy oczka przerabiamy również na prawo. To znaczy w drugim rzędzie rozpoczynamy czterema oczkami prawymi. Następnie mamy jedno oczko lewe, jedno prawe, i jedno lewe. To jest jeden raport gotowy i rozpoczynamy drugi raport. Znowu mamy narzut i ten narzut przerabiamy całkiem normalnie na prawo. Więc zaczynamy drugie okrążenie czterema oczkami na prawo. Raz, dwa, trzy i cztery. Oczko lewe, oczko prawe, i lewe. I następne trzy druty przerabiacie identycznie, rozpoczynając czterema prawymi oczkami. Te narzuty wbijamy się od przodu i robimy tutaj cztery prawe oczka. Następnie jedno lewe, jedno prawe i jedno lewe. One już tutaj tak schodzą z drutu i to jest widać, jakie macie do przerabiania. Cztery prawe znowu. Widzicie, że to jest naprawdę bardzo łatwy wzór. Cztery prawe, jedno lewe, przepraszam, jedno prawe i jedno lewe. I drugi drut zaliczony. I te kolejne dwa druty robicie identycznie tak jak te dwa pierwsze. Jesteśmy w trzecim okrążeniu i rozpoczynamy dwoma oczkami prawymi. Raz i dwa. Następnie dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Wbijamy się tutaj od tej lewej strony pod przednią ściankę i przeciągamy włóczkę, robiąc dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Następnie robimy jeden narzut. Jedno oczko lewe. Jedno prawe. I znowu jedno lewe. To jest jeden raport. Okrążenie trzecie to jest...
Następnie mamy znowu dwa oczka prawe, przepraszam. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Wkuwamy się tutaj od lewej strony pod przednią ściankę i przeciągamy włóczkę, robiąc dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Następnie robimy narzut. Jedno oczko lewe, jedno oczko prawe i znowu lewe. Ja chyba jeszcze jeden drut z Wami przerobię. Dwa oczka prawe. Raz i dwa. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Wkuwamy się pod przednią ściankę i przeciągamy te dwa oczka razem. Następnie robimy narzut. Kolejne oczko to jest lewe oczko, prawe i lewe. I to jest jeden raport. I znowu dwa oczka prawe, raz i dwa. Dwa razem ze skłonem na prawo. Wkuwamy się pod przednią ściankę. Robimy narzut, jedno oczko lewe, jedno prawe i znowu jedno lewe. I kolejne dwa druty przerabiamy identycznie. No i jesteśmy w okrążeniu czwartym i to czwarte okrążenie jest identyczne jak drugie. To znaczy robimy cztery prawe oczka. Raz, dwa, trzy. I tu był narzut w poprzednim okrążeniu i ten przerabiamy również na prawo. Następnie mamy jedno oczko lewe, jedno prawe, i znowu jedno lewe. Jeden raport gotowy. Kolejny raport, cztery oczka prawe. Dwa, trzy. I ten narzut jest jako czwarty. Następnie mamy jedno oczko lewe, oczko prawe i oczko lewe. I to wszystko. Tutaj zrobiliśmy dwa raporty razem. Może jeszcze jeden zrobię. Rozpoczynamy ten czwarty rząd, to czwarte okrążenie czterema oczkami prawymi. Cztery. Jedno oczko lewe. Najlepiej będzie, jak sobie to wszystko zapiszecie, może na karteczce. To będzie Wam się to lepiej dziergało, jak będziecie to. Ja nie robiłam tutaj żadnego szkicu do tego, bo uważałam, że ten wzór jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy. Nie jest trudny do zrobienia. No i jest również bardzo łatwy do zapamiętania, jak Wam to powolutku pokazuję. I tak robicie na każdy jeden drut, przerabiacie dookoła to czwarte okrążenie, a następnie, jak już skończycie to czwarte okrążenie, rozpoczynacie znowu tak jak pierwsze. Tak jak pierwszą tą rundę, to pierwsze okrążenie. I tak robicie tyle tych raportów na wysokość, jaką chcecie mieć tą wysokość tej łydki, można powiedzieć. I dopiero później rozpoczynacie robić piętę, wrabiać piętę. Ten wzór, jeżeli zrobicie go z jednego koloru i zrobicie go jako krótkie skarpetki do sneakersów, z cieńszej włóczki, to wyobrażam sobie, że to na pewno bardzo, bardzo ładnie wygląda. No i jeżeli jest ta włóczka jednokolorowa, to wtedy jest bardziej widoczny ten ażurek. Ja tutaj to troszeczkę na ręce bardziej rozciągam i widzicie, że to jest również widoczne. Tak jak będziecie chcieli, tak sobie to zrobicie. Tak jak zawsze mówię, powtarzam, to co Wam pokazuję, to są tylko przykłady. Co Wy z tego zrobicie, to jest tylko i wyłącznie zależy od Was. To tyle na dzisiaj na temat tego wzoru. Kolejne projekty, które przygotowałam już w sumie dla Was, pokażę. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę cokolwiek jeszcze pokazać. Postaram się. Jeżeli nie, to jutro. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję Wam również za Wasze miłe słowa, które piszecie mi pod niektórymi filmami, które Wam dla Was nagrywam.
Te ordynarne, takie prymitywne komentarze to od razu kasuję, nie czytam tego do końca w ogóle. Chciałam to do YouTube zgłaszać, ale uważam, że to jest zawracanie głowy. Po prostu są one kasowane i nie ma ich. Tym z Was, którzy można powiedzieć, wspomagają mnie na duszy Waszymi miłymi słowami, serdecznie dziękuję. Serdecznie Wam dziękuję i cieszę się bardzo, jak znowu znajdujecie tą drogę na mój kanał i widzę postępy, widzę, że używacie tych moich wzorów na Wasze projekty. Serdecznie Wam za to dziękuję. No i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie żegnam się z Wami. Cześć, pa!